Siemanko, jestem Lucek, witam was na kolejnym odcinku z The Crew 2. Moi drodzy, dzisiaj spróbuję pobić moje rekordy. Ej, robiłem poza odcinkami i tak było mi strasznie ciężko. Wow. Się sobie latam samolocikiem dla odprężenia się, bo wiem co mnie czeka. Ja leżę i kwiczę jeśli chodzi o samoloty stanterskie. Niestety muszę mieć ulepszonego tego dziada. Jakieś tutaj części z osiągami mam. O, to się przyda. Powkładamy sobie. I niestety leżę i kwiczę dlatego, bo mam strasznie słabo zrobionego pilota mojego. Czyli powinienem mieć tutaj te dwie rzeczy zrobione, żeby robić dobre triki samolotem, żeby dostawać dużo punktów za to, nie? Więc tak, zwiększa wydajność trybu Extreme o 1% dla samolotów w Aerobatics oraz Air Race. No właśnie, te dwa skille muszę mieć ulepszone, ja tu jakieś inne sobie robiłem, chyba właśnie na Monster Truck i wymaksowałem sobie całkowicie. Tego nie robiłem wcale i mam teraz przerąbane, bo żeby sobie zrobić te rzeczy, no to muszę dużo poziomów jakby nawbijać, tak? Mogę sobie tu jeszcze coś wykorzystać, nie wiem co tutaj wybrać. Może przyspieszenie odnawiania nitro. I tutaj sobie już robiłem część tych stuntów. Ich nie jest trudno aż tak wykonać, bo znalazłem sposób, w jaki można bardzo łatwo sobie to robić. I osiągam minimalną ilość punktów, dzięki czemu dostaję jakieś tam dobre części. Obecnie moim najlepszym samolotem jest ten i sobie go zamierzam ulepszyć na maksa, bo to jest też samolot, w którym można brać udział w obecnym submicie. Ale on... no niestety jest, nie mogę teraz sprawdzić tego samolotu, ale ma bardzo mało punktów, tak gdzieś chyba połowę tych punktów, które można wsadzić do tych samolotów, więc no jest mi przykro strasznie. Jest mi przykro, no i co, mogę sobie, o, tutaj sobie robię takie zawody. Czyli beczka, od razu łączymy wszystko. Ślizg powietrzny, no tego dawno nie było. Beczuchę robimy. Pyk i ślizg, to chyba było... to było tak, nie? Trzeba robić hops, 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 hops. To się praktycznie samo nabija, prawda? Okej, okay, mamy ślizg i teraz, żeby nabić sobie punkty. Hops, 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 hops. I tak właściwie robię, wiecie, cały czas te stanterskie rzeczy pod rząd, żeby zdobyć jak najwięcej dobrych części do mojego samolotu. Albo jeszcze robię jedną taką rzecz, że szukam sobie tych takich prezentów poukrywanych na mapie i jak znajdę samochodem, łodzią czy czymkolwiek, to zmieniam sobie na ten samolot, żeby dostać części do tego samolotu, nie? Taki spryciarz jestem. I w ten sposób zdobywam części, żeby ten samolot po prostu jakoś spoko latał. Na razie lata jak lata, jest powolny, nie odwraca się tak szybko, jakbym tego chciał. I znowu robimy triki. I właściwie jak w ten sposób sobie robię coraz to nowe te rzeczy, to... no to udaje mi się, wiesz, ogarnąć tę minimalną ilość punktów, nie? Nawet niekiedy przed czasem to jest spoko. Mamy lot koszący i ostrze noża. Spróbujmy zrobić tak. Koszący plus ostrze noża. Powinno udać, tylko tutaj jest zalesione. Yo! Dobra, zrobione. I o mały włos, musimy jakieś tam obiekty powymijać. Trochę nie rozumiem tego o mały włos. O co tu chodzi? Mamy przelecieć obok czegoś chyba, tak? Coś mi się piła, ja w to uderzyłem. Chyba trzeba faktycznie bardzo blisko przelecieć, nie? Obok czegoś. O, okej, okay, udało się. I ops. No, 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 czemu nie zaliczyło? Dobra, udało się. I teraz mogę swoje triki robić. Im szybciej lecimy, tym wiadomo, samolot szybciej reaguje. I już mamy nabitą tą minimalną ilość punktów. To mi wystarczy, żeby zdobyć jakieś tam części, nie, ulepszające. Odwrócona pętla i... o, już nie zdążę.
19 tysięcy za chyba średni poziom, nie? Tam było jakoś tak. No i tutaj części naprawdę takie... Co to są za części? I możemy co? Możemy latać nisko nad ziemią i szukać takich rzeczy, części do zdobycia, nie? I o, punktacja w moim samolocie wygląda tak, 71 na 220, także jest sporo do ulepszania jeszcze, kurde, 72 na 220, mech. Mam taki specjalny samochód do szukania znajdziek, szukania rzeczy i wygrywania rzeczy, bo on ma tutaj porobione te afiksy tak, żeby znajdywać jakieś tam rzeczy. Mnoży zdobywane łupy przez 2. Tutaj sobie go porobiłem tak mniej więcej pod wyścigi, ale też nim częściej się po prostu trafiają jakieś tam części, jakieś tam nagrody podczas jazdy swobodnej, nie? O proszę, już się coś znalazło. Teraz weźmy sobie jakieś auto offroadowe. I szukamy tej rzeczy. Gdzie to może być? O, zgubiłem sygnał. Dobra, skręcamy. W tą stronę gdzieś, okej. Oddalam się. O, jest tutaj, dobra. I teraz podjeżdżam sobie do tej nagrody. Zmieniam się na samolot. Czekaj, hops. Ale muszę zmienić chyba na ten do akrobacji, poczekaj. Muszę sobie dać tamtego do ulubionych, bo jeszcze mi się... jeszcze mi się do tego części dodadzą. O, jeszcze raz, pyk. Teraz na samolot. Yeah. I odbieramy nagrodę do samolotu. No, jakieś tam części. Niezbyt dobre, ale może nie najgorsze, powiedzmy. No, parę części wpadło. I w ten sposób właśnie ulepszam moje pojazdy. Zobaczcie, dosyć fajne części mi wypadły. Łup zależy od wybranego pojazdu. Mam, o właśnie, super. Sobie ulepszę mojego akrobatę, skrzynia biegów, proszę bardzo. Jest skrzynia biegów i znowu punkty ikony mogę sobie... Jeszcze dodatkowo sobie tu ulepszę, ale kurde, mam tu złotą część z 3 afiksami i jednym stanterskim, tak głupio będzie nagle to wsadzić. Zmienię sobie tu na afiksy, na coś innego, tak żeby dostawać bonusy do czegoś innego. A na przykład zwiększymy sobie to nitro. I tak tą część pewnie będziemy zaraz wymieniać. Takie małe zadanko, kontrakt sobie wziąłem, żeby driftować przez 2500 metrów za pomocą pojazdu Drift. Moim jedynym takim chyba najlepszym pojazdem do driftowania jest Mazda RX-7. Tylko jakoś jej kurde nie potrafię opanować. I wypadałoby może spróbować jakiegoś innego pojazdu. Próbowałem się nią tam driftić na multiplayerze i jakoś kurde nie mogę tego ogarnąć. Ale dobrze, musimy udać się do Las Vegas. Wow, na pewno nie jestem przy Las Vegas. Chodźmy tutaj, tu musimy sobie trochę podriftować. Ponoć sporo osób właśnie do driftu poleca tą Mazda RX-7. Ja jakoś sobie nią nie potrafię poradzić i chyba wybiorę coś innego. Może spróbuję 370Z. Nismo, ulepszę ją sobie tylko. Hmm.
może wybierzmy sobie jakiś inny wzorek czy coś. O, ten chyba wygląda spoko. Nissan Drift. Proszę bardzo. Tutaj możemy sobie maski powymieniać. W tym Nissanie chyba było sporo części do wymiany w Decru 1. Jeśli dobrze pamiętam. Możemy sobie taki driftowy. Ty, patrz, to poszerzenie możemy tutaj jakieś dać, fajne. Zobaczmy, ty, nie wiedziałem. Jaki zderzak wielki był ten ostatni, fajny. Do driftu, dawaj. O, niedrogie, dobrze. Części do samochodów tych egzotycznych są bardzo drogie. Takie te dodatki tutaj. A tu nam coś się zmienia, nie wiem. Spoiler. Ty, ten standardowy jest. Mam go? Nie. Dawaj do driftu bierzemy. Cyk, 3000. I zderzak z tyłu. Poszerzenie, tak jest poszerzenie. Oje, bierzemy. Ty, ja nie wiedziałem, że z tego można takiego koksa zrobić. Koksa. Oponki dajmy jakieś świecące. I dajmy fajny dymek. Może takie coś? Nie, dajmy ten. Taki dajmy, będzie super. Podświetlenie mogę dać, będzie stół undergroundowy. Nie wiem, jakoś tak nie czuję tego podświetlenia. Teraz to chyba nie pasuje za bardzo tych aut. No ale jest, wybieramy go sobie. Teraz jest to chyba mój Drift King. Czyli nie możemy w nic uderzyć i musimy jechać bardzo czysto, nie? Może ja mam jakoś źle ustawiony ten config do driftu i nie wiem, jakoś mi to nie idzie. No mówię wam, jechałem tamtą maździochą parę mistrzostw i była lipa straszna. Dobrze, że te małe obiekty jakoś nie resetują tego kombo, nie? Jaki tu negatyw jest w ogóle w tych kołach. Ja pierdziut. Coś ja tam nabijam, nie wiem co. Aha, dobra, bo mi się nabija ilość driftu. Chyba najlepiej byłoby jechać w kółko, nie? Czekaj, to chodź na lotnisko. Tu mamy wjazd na lotnicho, pyk. My to zaraz nabijemy. Lotnisko jest w ogóle? Chyba tak. Dobra, jedziemy. Aha, chyba na asfalcie tylko się liczy, tak? Trzysta. Czterysta. Pięćset. No, lotnisko najlepsze. 600. Proszę bardzo, 700. Nawet spróbujemy jakiegoś trika zrobić. O ty, dobrze idzie, dobrze, dobrze. Łe, to ja się muszę na mistrzostwach jakichś spróbować, driftowych zaraz. Nigdy mi to, kurde, nie szło. Może tym samochodem będzie lepiej. O, dawaj, dawaj, dawaj. O, kurde, prawie bym się zmieścił. Zostało jeszcze 300 niecałe metrów. Teraz zobaczymy. O, co ja tu zrobiłem? A, jeszcze podczas driftu mogę nitra używać, zapomniałem o tym. No tak, to może się okazać pomocny. Nie no, powiem wam, że tym chyba jest w porządku. Chociaż teraz jeżdżę na lotnisku, może pojedziemy sobie jakieś mistrzostwa driftowe i zobaczymy, jak to będzie szło, ale wydaje mi się, że jest, kurde, lepiej. No i mam nagrodę za kontrakt, te niebieskie takie punkty. Crew Credits chyba to się nazywa, prawda? Możemy sobie to odebrać. I pyk, tu jeszcze jakieś wcześniejsze mieliśmy punkcioki. Zabieramy. To co, próbujemy jakichś mistrzostw driftowych? Czekaj, gdzie to się robi? Offroad, freestyle, to chyba tu. Derby. Gdzie są drifty? A, w street, dobra. Drift, co ja tu porobię? Co mam do porobienia? Ty, ja mam tutaj dużo do porobienia. Zobaczmy. Ktoś tam narobił 800 tysięcy punktów na tym drifcie, no powodzenia. Ale podoba mi się teraz ten Nissanik, fajny jest. I sobie kolorek tu zmieniłem.
Dymek spod opon mam niebieski. I poszli. 27 tysięcy muszę minimalnie, tak? Otrzymajcie kciuki. Jak ktoś nie ma kciuków, to... nie wiem... trzymajcie coś za mnie. Ja widzę realne szanse, że to się uda. Ale faktycznie, tym się lepiej driftuje. Ludzie tak chwalą sobie tą RX-7, ale... ona taka mi się wydaje zbyt gwałtowna, zbyt raptowna. I bardzo łatwo nią wywalić w ścianę, a tego jestem nawet jakoś w stanie tam wyczuć i w ścianę. To jest, zdobyłem 38 tysięcy. Ja już skończyłem ten drift. No powiem wam, że teraz jest nawet całkiem przyjemnie z tym driftem. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego nie gram na kierownicy, no... powiem wam, że na padzie jest po prostu lepiej grać w tą grę. Jak dla mnie. Na kierownicy to tam lubię pograć w nią niekiedy na kierownicy. Na przykład jak chcę sobie zrobić, wiesz, taką chillerkę, nie? Że o, teraz sobie chcę pośmigać na kierownicy i sobie tam jeżdżę jakoś powoli po mieście albo gdzieś tam zwiedzam sobie ten świat. Ogromny zresztą, prawda? I tyle, ale nie robię tak zbyt często, bo teraz mam dużo właśnie zdobywania, dużo rzeczy do roboty jest. Ostatnio graliśmy sobie w Worda, nie? Need for Speed World. Tą taką reaktywację tego Worda. I tam brakuje takich, wiesz, dodatkowych aktywności, takich jakichś zleceń, jakichś kontraktów, takich spraw, nie? A tutaj cały czas coś trzeba robić, jakieś tam wyniki pokonywać. No wiesz, gra też dużo osób, nie? Więc siłą rzeczy tak to jest. No i ty, 222 tysiące. To ja nabiłem własnymi ręcoma, tym padem. Ty, ja sobie jeszcze spróbuję przejechać. 100 tysięcy, o kurde. Już mamy trochę wyższy poziom. To nie jest ta sama traska, tylko po prostu poziom jest inny. No zobaczymy, no wtedy udało mi się 200 i to tak, wiesz, rozbijałem się trochę. Właśnie tu jest bardzo ważne, żeby ten mnożnik był jak najdłuższy, nie? Żeby go nie stracić, więc cały czas trzeba tym samochodem, wiesz, tak machać, nie? Żeby mnożnik się nabijał. Patrz, Drift King! Ha, ha, ha! 131 tysięcy! Ty, co się dzieje? I tak nie pojechałem dobrze, bo się tam trochę rozbijałem, ale ty, zrobiłem! W drifcie osiągam jakieś tam wyniki? Nie, niemożliwe. My musimy zdobyć punkty w akrobacjach, bo jest trochę lipa z tymi moimi akrobatycznymi samolotami, niestety. A trzeba zrobić teraz ten submit zasrany, żeby zdobyć takie fantastyczne nitro. Prawdę mówiąc, wolałbym się starać o jakiś samochód niż o jakiś tam efekt nitra. No ale powiedzmy, że też to jest fajne i chciałbym to zdobyć, a poza tym platynka, to bardziej to traktuję jako, wiesz, jako wyzwanie, nie? Dobra, tu mamy pod mostem... pętla... on się tam zmieścił... O, już czuję, że samolot jest troszeczkę szybszy. Lepiej robi się te triki. Zdecydowanie jest szybszy. Ops, oj, źle. No, samolocik jest dużo zwrotniejszy. Ostatnie dodanie mu części dało dosyć dużo do zwrotności i prędkości chyba i do przyspieszenia ogólnego. Kiedy to się nabija, to mały włos. Jakoś nie mam tego wyczutego. Kurde, za mało punktów. O, chyba się udało. Chyba tak.
Ale ledwo co? Kurde. Trzeba się namachać tym samolocikiem. Mimo, że on staty ma niby jeszcze za niskie, żeby zrobić to tak elegancko. No, ale dostaliśmy fajne części, cyk. I jak ulepszę sobie ten samolocik dosyć mocno, jeszcze swoją postać, to będę mógł chyba osiągnąć jakiś tam wymagany wynik w tym submicie, kurde. Zależy mi na to, żeby mieć tam platynkę. Już miałem tą platynkę, ale mi po prostu spadła, nie? Jak inni gracze zaczęli ją wbijać, tam trzeba być w pierwszej 3000 liczbie. Jakoś tak to jest. Także trzeba się trochę namęczyć, bo z dnia na dzień ten wynik, wiesz, rośnie tam, nie? Dobra, mamy nowe części. Samolocik jest już lepszy. No nic, ja będę musiał tutaj polatać i porobić te wszystkie rzeczy. Jakoś mi to idzie, no szału nie ma, wiadomo. Ale coraz lepiej się też ten samolocik zachowuje, coraz bardziej responsywny. O, już mam na przykład 180 punktów w statystyce, tyle ile powinno się mieć, żeby to poszło gładko, nie? Moi drodzy, ja was zapraszam na kolejny odcinek z The Crew. Dziękuję, że byliście na tym. Trzymajcie się, na razie, pa pa.